Małgorzata Krawczak, jestem coachem z zawodu. Pracuję z ludźmi, ponieważ to bardzo lubię. Lubię odkrywać w ludziach to, co jest w nich takie najbardziej wartościowe. Okej. Jak poprawić swoją własną samoocenę? No tak, pytanie bardzo, bardzo ważne. Żeby poprawić własną samoocenę, trzeba przede wszystkim zauważyć siebie. Bo jak nie widzimy siebie, to nie wiemy, co mam poprawić. Jak tego nie widzimy, to zaczynamy szukać w innych ludziach. A jak zaczynamy szukać w innych ludziach, to zawsze to będzie pewnego rodzaju iluzja, zawsze będziemy niezadowoleni, bo każdy jest sobą i każdy robi to po swojemu. Zatem znajdźmy siebie. Jaki jest Pani przepis na sukces? Przepis na sukces, jeżeli już bym miała to ubrać w pewnego rodzaju słowa, to zacząć od siebie. Kim jestem? Czego pragnę? I jak to, co pragnę, mnie uszczęśliwi. I wtedy po prostu wchodzimy w to działanie i nie tyle z pozycji logiki, co bardziej z pozycji serca. Po co ja chcę to zrobić dla siebie? Bierzemy następną karteczkę. Ilu osobom udało się już Pani pomóc? Ile osób z Pani pomocą osiągnęło sukces? Szczerze mówiąc, nigdy nie liczyłam. Nieskromnie powiem, że jest to więcej niż palców u jednej ręki, tych osób oczywiście. Takich osób jest sporo. I gratuluję im wszystkim, a gratuluję im przede wszystkim tego, że zdobyli się na odwagę popracowania nad sobą, bo praca nad sobą jest jedną z najcięższych prac, ponieważ jej nie widać, za to nie płacą, a tak naprawdę dzieje się wiele przeobrażeń, które często mają swoje reperkusje w świecie zewnętrznym. To następna karteczka, a losowanie, tak. Jak wyglądała Pani droga zawodowa? Pani droga do sukcesu. To przynajmniej tydzień zajmie. Ale okej, postaram się w kilka minut. Moja droga zawodowa to przede wszystkim droga oparta o poznawanie siebie, właśnie. Od kiedy pamiętam, w rozmowach z różnymi ludźmi gdzieś słyszałam: dziękuję Gośka, pomogłaś mi. I to mnie zawsze intrygowało, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co ja takiego powiedziałam, co ja takiego tam wniosłam do tej rozmowy, że to pomogło ludziom. I z czasem tak naprawdę doszło do mnie i zrozumiałam, że mam w sobie pewien dar wyłapywania jakichś kluczowych rzeczy z danej opowieści. I to tak się zaczęło, ale jakoś nigdy nie umiałam znaleźć dla tego konkretnej jednostki zawodowej. Trwało to lata. Zaczęłam poszukiwać, co powoduje, że my jako ludzie ogólnie się czasami dogadujemy, które sytuacje na nas wpływają. I tak dotarłam do temperamentu. No i tak właśnie weszłam na swoją ścieżkę zawodową. Po drodze gdzieś były pewne kursy, najpierw trenerskie, potem coachingowe. Potem jeszcze mocniej zaczęłam to zgłębiać, pracując z ludźmi, bo zaczęli nagle do mnie przychodzić i zaczęły się po prostu pojawiać zwykłe sesje i zgłębiając te wszystkie tematy zauważyłam, że tak naprawdę właśnie punktem wyjścia do jakiegokolwiek sukcesu czy w ogóle rozwoju to jest właśnie to, co już mówiłam wcześniej, poznawanie siebie. I tak się też narodził kolejny mój stopień, że tak powiem, mojego rozwoju już zawodowego, czyli storytelling. Mój coaching właśnie opiera się o storytelling, czyli ja tak naprawdę słuchając człowieka, z czym on do mnie przychodzi, wyłapuję to, co najważniejsze, przynajmniej staram się, jak mogę, dobieram do tego pewnego rodzaju historię i potem opowiadam ją króciutko i człowiek się sam w tym odnajduje, on sam zauważa, co powinien sobie poprawić, co zmienić, gdzie nacisnąć, żeby się wyjaśniło coś. To był temat niewyczerpany. Co poradziłaby Pani osobom, które nie wiedzą, czego chcą w życiu? Jak mogą odnaleźć swoją drogę, swój cel? Osoby, które nie wiedzą, czego chcą w życiu, to są osoby, które nie znają siebie. Które przede wszystkim nie wiedzą, kim są. Ponieważ za mocno uwierzyły w to, co mówili im wcześniej inni ludzie, jacy są. Co najczęściej stoi nam na drodze do osiągnięcia sukcesu? Nasze własne ograniczenia. Kropka.